Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z vlogiem z takich moich typowych dni na kwarantannie, można tak to w sumie powiedzieć, w takim znaczeniu, że po prostu mam lekcje zdalne i w ogóle, ponieważ jestem w liceum i wszystkie szkoły ponadpodstawowe, jak na ten moment, kiedy nagrywam ten film, tego vloga, mają właśnie nauczanie zdalne albo hybrydowe, ale ze względu na to, że ja również jestem w czerwonej strefie, no to mamy totalnie, całkiem tylko i wyłącznie zdalne. Ja zaraz zaczynam lekcję, umyłam sobie włosy i ogarniam, tak jak przed chwilą widzieliście na timelapsie. Zaraz idę też zjeść moje ciasto, które ostatnio upiekłam, w sensie leśny mech. Mega je lubię, więc zaraz pokażę wam na przebitkach, jak ono wygląda, więc wy zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, no a ja idę jeść ciasto jako takie moje śniadanko i potem mam lekcję i potem się jakoś na bieżąco będę do was odzywała. Ja wam nie pokazywałam jeszcze chyba na żadnym filmie, ale obczajcie, jaką genialną piżamę sobie w Sinsay kupiłam. Tam kawce nie, ale piżama taka halloweenowa, zobaczcie, tak się prezentuje. W ogóle dzisiaj na statywie nagrywam, żeby było mi wygodniej. No i takie spodnie, one są takie czerwone w takim nietoperze. No, halloweenkowa piżama. Okej, moi kochani, ja sobie właśnie odgrzałam mój obiadek, zaraz tam będę miała lekcję online i dzisiaj taki obiadek, mamy grillowaną pierś z kurczaka, do tego pire marchewkowo-ziemniaczane, jestem ciekawa, jak będzie smakowało i tutaj jeszcze warzywka, tu mam jeszcze sztućce, to zaraz sobie, teraz to będę w sumie zaraz. Teraz będę to jadła, bo potem mam następne lekcje. Fajną miejscówkę, można tak to powiedzieć, to byłam wczoraj w IKEA, więc proszę bardzo, macie teraz tutaj przebitkę co i jak. Potrzebuję takiego jeden wieszak biały, chyba wszystkim już znany dość, bo jest popularny. O, na przykład, o, tutaj stoi. Prezentuję, ale jest potrzebny do filmów na mój kanał i tak dalej, więc zaraz weźmiemy go. W sensie nie stąd, tylko pewnie chyba z magazynu znaleźliśmy to już, więc zabieramy. Będziemy składać potem. Mam go i teraz przyszedł ten moment, w którym trzeba złożyć ten wieszak. No więc ja zabieram się za złożenie. Ogólnie jestem sama w domu, więc sama się zabieram za składanie. Mam nadzieję, że mi się to uda, jak nie, to później jak przyjdzie do domu tata, no to mi najwyżej pomoże. Ale trzymajcie kciuki, żebym jakby sama to złożyła i żeby to wyglądało tak, jak powinno i żeby to się nie rozpadło. O, no więc trzymajcie kciuki. No a ja się zabieram za składanie. Okej, ogólnie tu jest właśnie ten wieszak i z rzeczy, które też nie dodałam, to to, że u mnie jakby niebawem będzie remont paru pomieszczeń i między innymi będzie remont pomieszczenia, w którym on już będzie tak docelowo stał. Jak na razie postawię go po prostu gdziekolwiek. Składam go w ogóle na środku korytarza. Tu mamy kuchnię, tu jest klatka schodowa, ja go sobie tutaj rozkładam. Aczkolwiek tak właśnie jak to pomieszczenie przejdzie już remont, no to będzie tam stało docelowo. Okej, moi kochani, ale sobie wybrałam kadr. Trochę taki zły, ale mam nożyczki, to jest ten wieszak. Teraz wezmę i przetnę tą folię. I po prostu powyjmuję wszystkie elementy. Ale nie wiedziałam, jaki kadr ustawić i chyba ten jest zły. Tak mi się wydaje. No raczej to nie jest najlepszy kadr, ale dobra. Okej, kochani, a więc mam instrukcję. Ja jestem osobą, która wszystko robi z instrukcją. Wiem, że są osoby, które wiecie, nie robią z instrukcją, ale robią z instrukcją, żeby wszystko się udało w jak najkrótszym czasie. Więc najpierw muszę wziąć ten element i połączyć go z tymi elementami, ale one są chyba jakoś... A dobra, szczepione, ale takimi nakładkami. Jak ja mam to zdjąć? Nie wiem, jak sobie poradzę. Ups! A przynajmniej jest wesoło. Dobra, i teraz takie elementy muszę połączyć. Dobra, czytałam instrukcję, że nie było. Dobra, wydedukowałam, że tą stroną najwyżej będzie coś zło. Czemu tu też jest taka nakładka? Dobra, to tą stroną trzeba tu wsunąć. Ej, dobra, jak na razie mi idzie dobrze, jak na to, że dawno nic nie... Ogółem to jestem strasznie roztrzepana, ale jest problem, ponieważ
Jakby ja nie jestem w stanie znaleźć śrubokręta, serio. Mam taki, mam jakiś inny. Byłam nawet u taty w garażu szukać i nie mam takiego, żeby to jakby zrobić. W sensie, gdzieś chyba mamy wkrętarkę w domu, ale ja nie wiem, gdzie ona jest. Więc no, jak na razie jest to zrobione tak, że jak to się mówi, na słowo honoru, o, na słowo honoru to się trzyma, więc ja składam to dalej, bo po prostu jak mój tata wróci i da mi śrubokręt, to to dokończę. A więc ten etap zrobiłam, ten zrobiłam prawie, bo no nie mam śrubokrętu i dobra, zostało mi, o wow, dwa etapy, czyli ten i... trudne, nie no, żartuję. Okej, moi kochani, więc tu się dobrze trzyma, używam swojej całej siły. U góry się trzyma na słowo honoru, ale może w pionie mi się bardziej uda. Wybrałam się z Polą na spacer do sklepu. No, i Pola już biegnie, zadowolona. Zobaczcie w ogóle, jaka piękna jesień już. No, i Pola już idzie. Pola! Ja teraz z Denisem tam wybiera i zeszliśmy do Starbucksa. Już wzięłam mój standardowy berry hibiskus z syropem malinowym, ale ze względu na pogodę to wzięłam sobie po prostu bez lodu. Hej moi kochani, my właśnie przyjechaliśmy z rodzicami nad morze, zobaczcie tam w tle. No i co, jest w ogóle piękna pogoda. Tak się prezentuje mój makijaż, który przed chwilą zrobiłam z wami na live. No, oczywiście vlog pewnie wleci później, więc już widzieliście inny makijaż w moim wykonaniu, ale tu jest kolejny. Tym razem taki powiązany z takim klaunem, bo tak jak widzieliście, byłam robić foty na mojego Instagrama, które już chyba wleciały, tak mi się wydaje, ale no to wiecie, ja nagrałam wszystko z wyprzedzeniem, więc to różnie bywa. No i mega mi się podoba ten makijaż, bo najpierw się inspirowałam takim zdjęciem, ale potem coś stwierdziłam, że nie chcę mi się robić tak jak na zdjęciu. No i stwierdziłam, że a dobra, lecę, robię sama swoją jakąś taką wizję, jakoś to tak samo. A tu zrobiłam kreskę, a może tu jeszcze zrobię kreskę, no i jakoś tak wyszło. Takie piękne dzieło. Może nie jakieś najlepsze, bo wiadomo, że inni by byli w stanie zrobić pewnie coś lepszego niż ja. Aczkolwiek nawet jak na moje zdolności mi się mega podoba. No i teraz niestety muszę to zrobić. Proszę bardzo, tutaj backstage, było też niewypału, jak widzicie po wacikach. Chciałam poprawki robić, ale efekt końcowy jest. Zaraz jeszcze posprzątam toaletkę. Wydaje mi się, że jakiś kredek czy coś nie będę chowała, bo jeszcze będę robiła około 2 makijaże na Halloween, bo po pierwsze, jeżeli, no oczywiście wiadomo, że teraz mamy taką sytuację, jaką mamy, aczkolwiek jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w piątek idę na zajęcia z tańca Modern and Jazz. No i właśnie mamy taki halloweenowy układ do takiej halloweenowej piosenki. No i pani nam powiedziała, żebyśmy, wiecie, zrobiły sobie jakąś taką charakterystykę, właśnie, bo zatańczymy sobie ten nasz układ i w ogóle właśnie w takim stroju, już w charakteryzacji, więc mam w planach taki jakiś in makijaż, taki bardziej z czarownicami, bo to jest taka do takiej piosenki z serialu, coś tam z czarownicami w ogóle, więc mam też taki bardziej plan na taki makijaż trochę bardziej z czarownicą, więc zostawię sobie czarne kredki na wierzchu, już ich nawet chować nie będę. Jeszcze zrobię jeden albo dwa makijaże, no. W ogóle nagrywam to przed Halloweenem, dlatego no. Więc zabieram się za zmywanie. Tu jest mój zestaw, tu mam pudełko z wacikami, a tu mam płyn do demakijażu. Tadam, tak, ja specjalnie go używam ze względu na moje przedłużane rzęsy. Dobra, zaczynam. Zmyłam mój makijaż, ubrałam się w moją piżamkę, serio uwielbiam w niej siedzieć, zwłaszcza, że jesień mi się kojarzy z taką porą roku, wiecie, że bardziej w domu, kocyk, herbatka, świece sobie zapalamy w ogóle. Ja zaraz chyba sobie serio idę zrobić herbatkę, bo aż nabrało takiego smaku, w sensie takiej ochoty, no, więc tak.
Hej moi kochani, odzywam się znowu już po paru dniach, bo jakoś tak nie nagrywam i w sumie stwierdziłam, że przyszedł moment, żeby zakończyć ten film, aczkolwiek byłam na nowych paznokciach, mam takie fajne jesienne paznokcie, więc stwierdziłam, że wam je dokładnie pokażę. Tadam, tak się prezentują. Pani mi je w sumie robiła 2 godziny, więc trochę czasu, aczkolwiek efekt jest genialny. Nie to, że są matowe, to tutaj jest taki efekt takiego sweterka, on to jest takie 3D. Tutaj taki słodziutki lisek, naprawdę ślicznie go pani namalowała. Serduszko oraz tutaj na kciuku jeszcze takie kropki, więc tak się pięknie prezentują, naprawdę prześlicznie. No to tak jak wspominałam, to w sumie chyba na tyle przyszedł już moment, żeby w końcu zakończyć tego vloga. Taki o wszystkim i o niczym, ale no taki luźniejszy trochę vlog. Dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapek w górę, jeżeli takie luźne vlogi wam się podobają. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Możecie gdzieś tutaj oglądać jakieś moje poprzednie filmy. No i co? Do zobaczenia, pa, pa!